W tym tygodniu naszym gościem jest sportowiec, który regularnie uprawia trzy dyscypliny sportu: jazdę na rowerze, pływanie i bieganie. Rozmawiamy z Michałem Rajcą, triatlonistą, trzykrotnym zwycięzcą karkonoskiego triatlonu, który przygotowuje się do Mistrzostw Świata na Hawajach. Trzecie zwycięstwo z rzędu w triatlonie karkonoskim. Czy łatwiej było pierwszy raz wygrać, czy de facto obronić to, ten tytuł mistrzowski, nazwijmy tak? Nie, no to jest zdecydowanie ostatni start, już był powiedzmy taki kontrolowany od początku do końca. Już całkiem inne emocje niż ta pierwsza edycja. Wiadomo, że pierwszy raz nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nie znałem całej logistyki, nie znałem trasy. Także tutaj przeżywanie tych zawodów było na pewno dużo większe. Dużo wcześniej o tym myślałem. W tym momencie to już jest raczej etap w przygotowaniach do kolejnych wyzwań, do większych imprez. Natomiast triatlon karkonoski to jest niepowtarzalna impreza. Z metą na ścieżce. Tak, która zaczyna się na pięknym zamku Czocha, później się przejeżdża rowerem do Karpacza i z Karpacza biegnie się później jeszcze półmaraton na Śnieżkę, także to są wyjątkowe zdecydowanie zawody i taki punkt w kalendarzu, który myślę na dłużej zagości, nie tylko te trzy razy, ale też na pewno więcej razy to się zdarzy. Mówi, że etap przygotowań do kolejnych startów był za kilka dni kolejna ważna impreza w swoim kalendarzu sezonowym. Tak, to jest główny start w pierwszej części sezonu, czyli coś podobnego jak triatlon karkonoski. Impreza odbywa się w górach, natomiast na dystansie dwa razy dłuższym, czyli pełnego Ironmana. 3,80 km pływania, później 180 km jazdy po górach szwajcarskich. Po szwajcarskich przełęczach, tutaj nie wspomniałem, to jest impreza, nazywa się Swissman Extreme Triathlon. No i na koniec 41 km też biegu po górach szwajcarskich, Alpach, także jest to już porządne wyzwanie. Porządne wyzwanie, bo tu mówimy cały czas o tych biegach górskich, prawda? Troszeczkę łatwiej byłoby, jeżeli ten ostatni etap, chyba jeden z najbardziej męczących, byłby na bardziej płaskiej powierzchni. Tak, zdecydowanie tutaj ja zająłem się taką specyficzną dziedziną triatlonu, która odbywa się rzeczywiście w górach. Można to dwojako odbierać. Na pewno to jest większe wyzwanie, trudniejsze. Może też dlatego się zdecydowałem na takie, a nie inne wybory. Natomiast porównując to do płaskiego triatlonu, to jest to całkiem inny poziom zmęczenia, poziom wysiłku i zdecydowanie dużo bardziej ekstremalna rzecz do zrobienia. Kolejna ważna impreza w kalendarzu, październik, Mistrzostwa Świata. Tak, to jest impreza, która jest marzeniem każdego triatlonisty, każdy triatlonista, który zaczyna swoją przygodę z tym sportem, gdzieś tam w głębi serca marzy o tym, żeby dostać się na Hawaje. Ja miałem podobnie. 3 lata temu, kiedy zaczynałem uprawiać triatlon, to był taki cel, który oczywiście długoterminowy. Gdzieś tam w środku myślałem o tych Hawajach, natomiast nigdy nie spodziewałem się, że to nastąpi tak szybko i też, że też w pierwszym starcie, w którym będzie można uzyskać kwalifikacje, rzeczywiście tę kwalifikację uda się zrobić. Mistrzostwa Świata Ironman na Hawajach, no brzmi wspaniale. Brzmi zachęcająco, tak. Także rzeczywiście te sny się spełniają i cieszę się, bo w październiku rzeczywiście wezmę udział w tych Mistrzostwach Świata. Wspomniałeś o początkach przygody z triatlonem. Mhm. Jak to się u Ciebie zaczęło? Najpierw było bieganie, rower czy pływanie, czy wszystko naraz i potem nagle taka myśl, żeby spróbować to połączyć? Tak, tutaj zdecydowanie zaczęło się od biegania. Mam gdzieś tam przeszłość lekkoatlety, starty w przełajach. To się skończyło dosyć szybko, bo już w wieku juniora. No i w późniejszym czasie, już gdzieś tak pod koniec studiów, zaczęły się jakieś tam te sportowe ambicje we mnie odzywać. Zacząłem oczywiście od biegania jakichś po maratonów, po asfalcie. Tak, tutaj mam niedługo półmaraton nocny we Wrocławiu, też zaliczyłem 2 lata temu chyba. Tylko, że to Cię po prostu znudziło, bieganie w kółko i szukałeś nowych wyzwań. Tak, szukałem nowych wyzwań i zdecydowanie więcej przyjemności przynosiło mi bieganie po górach. Później przeniosłem się troszeczkę na biegi górskie, później dołożyłem do tego rower i z tego wyszedł triatlon i naprawdę się cieszę, bo to jest coś, czego mi brakowało. Tak? Bieganie to jest taka jedna dyscyplina, cały czas bieganie. Niektórzy mówią, że bardzo nudne. Bo powtarzalne treningi, dokładnie. Ludzie już słuchawki sobie zakładają, bo im się zaczyna nudzić. Natomiast dorzuciłem pływanie. Pływać nigdy nie pływałem, także uczyłem się tego praktycznie od początku. Dorzuciłem rower, który zaczął mi sprawiać ogromną przyjemność. No i powstał z tego triatlon i to triatlon górski w takim naprawdę mocno ekstremalnym wydaniu już w tym momencie. Pamiętasz swój pierwszy start w triatlonie? Tak, tak. Jakie były wrażenia po takim
wysiłku. Pierwszy start, oczywiście zawsze sobie staram się stawiać poprzeczkę dosyć wysoko, więc to był start na zaliczenie, ale to od razu była jedna druga Ironmana, czyli 1,9 km pływania, później 90 km na rowerze i półmaraton. I na koniec półmaraton, tak. I to było bodajże w roku 2016, tak, dwa lata temu. Zadebiutowałem tak bez większych przygotowań, udało się skończyć w całkiem fajnym czasie. No i to dało mi do myślenia, że rzeczywiście w tym triatlonie może się odnajdę. I tak się stało. Kolejny rok to już był start w Karkonoszmenie, czyli w tym triatlonie górskim i pierwsze takie znaczące zwycięstwo, które mi powiedziało, że rzeczywiście idziemy... Czyli od razu zwycięstwo w debiucie. No to był powiedzmy drugi start, tak? Ale już po takim roku przygotowań stricte triatlonowych. No i rzeczywiście wtedy mi dało do myślenia, że jak dobrze idzie, to chyba trzeba iść w tym kierunku. A jak to będzie z tymi październikowymi szosfami na Hawajach? To jest tylko będzie dla Ciebie start, żeby no jako start po prostu w zawodach, czy masz po cichu nadzieję na jakiś nawet medal? Nie, no jak najbardziej tutaj mierzę wysoko. Może głośno o tym wcześniej nigdzie oficjalnie nie mówiłem, ale marzy mi się medal Mistrzostw Świata w kategorii wiekowej, bo tutaj trzeba rozróżnić troszeczkę zawodowe uprawianie triatlonu od tego, co ja robię, bo ja to robię powiedzmy stricte amatorsko. Natomiast prowadzone są oczywiście klasyfikacje age grouperów. No ja w tej age grupie w swojej kategorii wiekowej amatorów chciałbym tam zdobyć medal na Hawajach. I może ten rok to będzie bardziej takie jeszcze rozpoznanie, zapoznanie się z warunkami, jakie tam panują i że tak powiem rozpoznanie. Natomiast w przyszłym roku chciałbym na pewno już do tego bardzo, bardzo mocno się przygotować. No i tak jak mówię, 3 lata temu nie pomyślałbym o tym, że pojadę w ogóle na Hawaje, że zakwalifikuję się kiedykolwiek. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że myślę, że... Czy rozmawiamy o nadziejach medalowych. Tak, no? Trzeba tą poprzeczkę wysoko ustawiać i mierzyć wysoko. Jak mówisz o przygotowaniach, jak wygląda taki, no nie mówię, codzienny, cotygodniowy trening, tygodniowy cykl treningowy, żeby się przygotować faktycznie na dobrym poziomie do triatlonu, bo to nie jest tylko trening biegowy, tak, to musi być też, muszą być zajęcia na basenie, musi też być elementy roweru, prawda? Tak, no to jest właśnie fajne w treningu triatlonowym, że on jest bardzo urozmaicony. Mamy pływanie, mamy rower, mamy bieganie. Trzeba to jakoś połączyć tak, żeby to wszystko grało. Mój tydzień treningowy to jest około 15-16 godzin i to tylko takiego stricte treningu, tak? Wychodzę, włączam zegarek i zaczyna mi się nagrywać czas, także z całą logistyką to wychodzi około 23-25 godzin. Przy 40 godzinach normalnej pracy jeszcze to naprawdę trzeba bardzo, bardzo dobrze to wszystko planować. Ilościowo zazwyczaj 8 godzin jazdy na rowerze, 4-5 godzin biegania i reszta jest poświęcona na pływanie. 2-3 treningi pływackie, 3-4 treningi biegowe i jakieś 3-4 treningi też rowerowe. Także tutaj naprawdę trzeba mieć dobrze dzień poukładany, żeby to wszystko w tym tygodniu, żeby te wszystkie treningi zmieścić. Nie pojawia się zmęczenie? To jest bardzo intensywne. Jeżeli mówisz sam tydzień jako taki pracy, do tego dokładamy jeszcze 25 godzin treningu, no to troszeczkę brakuje już czasu na jakieś... Tak, jak najbardziej. No tak jak mówię, tutaj logistyka to jest podstawa i regeneracja, czyli trzeba też znaleźć przede wszystkim czas na sen, bo to jest podstawa regeneracji. Te 7-8 godzin to jest takie minimum. No, to zmęczenie oczywiście gdzieś tam w trakcie tygodnia narasta, więc trzeba też znać swój organizm, wiedzieć kiedy powiedzieć stop, kiedy odpuścić 1-2 dni nawet na to, żeby się zregenerować i żeby znowu wejść na pełnych obrotach w kolejny tydzień. Mówimy o starcie w Szwajcarii za kilka dni, mówimy o październikowych Mistrzostwach Świata. Czy jakieś inne zawody planujesz jeszcze jako element, nie wiem, przygotowania na przykład do tych głównych celów na ten rok? Tak, jak najbardziej. W tym roku właśnie jestem po dwóch takich imprezach stricte triatlonowych. 2 tygodnie temu to był triatlon w Sierakowie. W ten weekend startowałem w Karkonoszmenie. To były takie właśnie dwa starty stricte przygotowujące do dużej imprezy, czyli do tego... do Swissmana. Przed październikiem, przed Hawajami podobny cykl będzie, tak? Czyli będą pewnie jakieś 2 starty na połowie, na dystansie połowy Ironmana. Ostatni jakoś planuję 3 tygodnie przed docelową imprezą. Jeszcze dokładnie nie wybrałem lokalizacji, w której będę startował, to październik, więc jeszcze dużo rzeczy się może zdarzyć, ale tak, to będą starty stricte przygotowawcze, takie
gdzie będziemy sprawdzać formę, jeszcze jakieś rozwiązania testować i różne rzeczy. Mhm. Czego można życzyć sobie na najbliższe miesiące oprócz zwycięstwa na Hawajach? No, myślę, że przede wszystkim zdrowia. Ambicji myślę, że i motywacji mi w tym momencie nie brakuje. Te cele są tak dosyć wysoko założone i myślę, że jak będzie tylko zdrowie dopisywało, kontuzje nie będą męczyły, to wszystko będzie na dobrej drodze. Trzymamy więc kciuki. Michał Rajca był moim gościem, trzykrotny zwycięzca krakowskiego triatlonu i uczestnik Mistrzostw Świata na Hawajach, gdzie będzie reprezentował Polskę. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.